Wszystko się zgadza. Marcin Kibior, wójt z Krzyszowa z nami o poranku, w piątkowy poranek. Dzień dobry, panie wójcie. Dzień dobry, panie traktor, dzień dobry państwu. Żeby nie powiedzieć nagana, ale pytanie na początku. Dlaczego jest krawat, skoro dzisiaj jest dzień bez krawata? Paweł oznajmia, od rana donosi wszystkim słuchaczom. Nie wiedział pan? Przyznam się szczerze, nie wiedziałem. Nie wiem, kiedy nawet włączyć radio. Wstałem przed piątą rano, ale no tyle było tych wszystkich obowiązków, że niestety muszę się przyznać. Krawat z automatu. Krawat z automatu. Ale dzięki państwu, tuż po wyjściu z redakcji, krawat ściągam i... Podobno wolno dzisiaj bezkarnie, nawet na oficjalnych spotkaniach. Aha, no to jeżeli tak, to się cieszę, bo zawsze chcę tutaj, no wójt, burmistrz, prezydent reprezentuje gminę na zewnątrz, więc staram się to godnie czynić, ale skoro dzisiaj mamy dyspensę, dzięki tutaj państwu redakcji wpiszę się w dzisiejszy trend. Można ściągnąć bezkarnie. Zwłaszcza, że ciepło dzisiaj będzie i jutro też. Panie wójcie, dużo telefonów, dużo interwencji od słuchaczy. No między innymi pytanie, czy musi tak śmierdzieć w okolicach Skrzyszowa, bo wiem, że dwa kurniki zwłaszcza dają się mocno we znaki. Ten pierwszy w centrum Skrzyszowa i drugi na trasie Ładna Skrzyszów. No to pytam, czy musi tak śmierdzieć? Jest to problem ciężki, trudny i znany nam. Podejmujemy tutaj działania w tej kwestii, rozmawiając, bo sytuację trzeba tutaj zobaczyć z dwóch stron. Pierwsza mieszkańców, która jest oczywiście zrozumiała, bo sam tamtędy też jeżdżę, czasami, że jakakolwiek jest interwencja, gdziekolwiek, to staram się rozpatrzyć i być na miejscu. I rzeczywiście, zwłaszcza kiedy są wysokie temperatury, te zapachy są odczuwane i w jednym, i w drugim miejscu. Mhm. Tak, czyli teraz jest to bardzo uciążliwe. Z drugiej strony, jak rozmawiamy z właścicielami, staram się to ich nakłonić, żeby jak najnowocześniejsze filtry i inne rzeczy stosowali. No i twierdzą, że to czynią. Do zbadania jest to ciężkie, więc tutaj też współpracujemy z różnymi organami, ale przede wszystkim rozmawiając, bo tutaj no, wszystko jest po stronie inwestora, żeby jednak pomógł tym mieszkańcom. Samorząd, mówiąc kolokwialnie, nie może nacisnąć na inwestora? Nie mamy tutaj takich instrumentów do tego, bo zbadać poziom zapachu jest ciężko. To naprawdę tutaj wystarczy wyjść na ulicę. No właśnie, wystarczy wyjść na ulicę, tylko jak to wszystko zapisać, jak to przełożyć na jakieś wzory chemiczne. Tutaj jest ten problem, ale myślę, że tutaj jest kwestia też takiej po prostu zwykłej ludzkiej życzliwości i współpracy, bo ten inwestor też spotyka się z tymi mieszkańcami. Myślę, że zależy mu na dobrych relacjach i na tym głównie tutaj bazujemy, bo te dokumenty, które oni przedstawiają, są zgodne z obowiązującymi normami i prowadzenie działalności gospodarczej odbywa się legalnie, ale no, musimy po prostu tutaj współpracować. Panie wójcie, temat mediować. Wraca i będzie wracał, bo w Tarnowie Krzyżu też mamy niekończącą się historię z kurnikiem. Mieszkańcy nie chcą, protestują. Kupili działki, wydali pieniądze, a teraz im po prostu śmierdzi. To będzie pan musiał pewnie zareagować w tej sprawie. Tak, coś z tym zrobić. Zawsze. Każdą interwencję podejmujemy i tutaj też dziękuję za to zgłoszenie, bo ten temat był, jest i no, jak widać też będzie. Mam nadzieję, że, bo mamy przykład jednego kurnika na Ładnej, gdzie mieszkaniec, sąsiad, bezpośredni sąsiad, nie skarży się, więc tam te rozwiązania, technologia, jest, która zastosowana, się sprawdza, więc będziemy podpytywać. Czyli można, bo rozmawialiśmy to też właśnie z panem sołtysem, bo byliśmy ciekawi, dlaczego tu tak, a tutaj inaczej, więc będziemy po prostu rozmawiać i starać się to wyjaśnić, bo no, naszą rolą jest to, żeby jednak mieszkańcy żyli w godnych warunkach. To ja bardzo o to proszę, panie wójcie, a najlepiej tak, żeby na stałe przestało śmierdzić, bo jak sądzę, o to chodzi mieszkańcom. A teraz cytat. Wdarła się niczym złodziej, dokonała spustoszeń, niczym chuligan. To są pana słowa, tak pisze pan na blogu, odnosząc się do jeszcze tych majowych nawałnic, które nas mocno przestraszyły. A ja pytam, co w temacie suchych polderów, bo póki co zbiornik retencyjny w Skrzyszowie, no, pomógł, załatwił sytuację. Ale tak, następnym razem może być inaczej. Tak, i to w tym momencie zaobserwowaliśmy, że chyba taka granica jego możliwości została no wykorzystana. Mhm. Bo o 11 w nocy, no 11, tak 30, dosłownie 4, około 4 centymetrów brakło, aby zbiornik to, co przyjmie, zaczął już oddawać. I rzeczywiście tutaj wsparcie tych suchych polderów jest potrzebne. Udało się wpisać i Bank Światowy, który ma to finansować, wpisał to na listę rezerwową do sfinansowania. Więc jeżeli te pierwsze inwestycje, które tam mają mieć miejsce, zostaną zrealizowane przetargi i te oszczędności poprzetargowe, więc jest duża szansa na to, że te inwestycje będą miały miejsce. Ale żadne gwarancje. Gwarancji na razie nie ma, dlatego też rozmawiamy z małopolskim rządem melioracji urządzeń wodnych. I tutaj właśnie też troszeczkę będzie chyba blokada prawna, ponieważ zmieni się to wszystko. Małopolski zarząd zostanie rozwiązany, zostanie powołana spółka Polskie Wody i to też troszeczkę wprowadzi w tej kwestii tutaj zamieszania. Opóźni? No, boję się niestety, że tak, bo no, na pewno nowy organ, który powstanie, nowy twór, będzie musiał się no, ukonstytuować, będzie musiał zobaczyć, jakie ma zadania, cele, wszystko i rozpoznać sytuację. Mam nadzieję, że to będzie szybko trwało i
ta inwestycja, która tutaj już jest bardzo dobrze przygotowana i przypomnę tylko ma decyzję środowiskową, zostanie zrealizowana. Co to znaczy szybko, panie wójcie? Zaraz zapyta ktoś i będzie miał rację. Będzie miał rację. 2 lata, ja 5, 10? Tak, ja bym chciał, żeby już tej jesieni się procedury przetargowe rozpoczęły. To jest nasze to marzenie. Chyba mało realne. To znaczy, no, jeżeli chodzi o dokumentację, jest przygotowana i mam nadzieję, że no, wszystkie zmiany idą, mam nadzieję, są robione po to, żeby było lepiej, a nie gorzej. Natomiast no, są pewny czas na wprowadzenie ich i podejrzewam, że tutaj na ukonstytuowanie się tej nowej spółki, no, tego czasu troszeczkę będzie potrzeba i pyta, boję się, że to nam trochę internauta, opuśnić. Panie wójcie, czy dla bezpieczeństwa tak na co dzień nie warto utrzymywać niższego poziomu wody na tym zbiorniku właśnie? Zdecydowanie tak, tylko akurat to pytanie dotyczyło ilości wody, która była zgromadzona prawie maksymalnie. 4-5 centymetrów tam brakowało do przelewania się. Ale też jest pytanie dotyczące tego, czy na stałe ten zbiornik może mieć mniej wody, po to, gdyby nagle przyszły jakieś opady, żeby tak, był w stanie przyjąć wodę. Tam są 2 poziomy. Tak, w ogóle ten zbiornik jest tak skonstruowany. To jest zbiornik mokry. Tam nie może być, on nie może być wysuszony, ponieważ tam już jest pewne życie biologiczne, które ma miejsce i nie może to funkcjonować inaczej. Natomiast są 2 poziomy. Pierwszy to jest około 150 tysięcy metrów sześciennych. To jest tak, ta powiedzmy pojemność taka retencyjna, suchopolderowa można powiedzieć. I druga to jest przeciwpowodziowa. Tam jest około 250 tysięcy metrów sześciennych. Natomiast żeby zrzucić te 150 tysięcy metrów sześciennych, to 1 centymetr wody jest zrzucany w ciągu godziny z tafli. Więc potrzebujemy około 4 dni, żeby znów osiągnąć tą pojemność 150 tysięcy metrów sześciennych tej retencji takiej, która jest nam potrzebna no, na bieżąco do takich szybkich Czyli opadów. Parametry na to nie bardzo tak, pozwalają. Tak, parametry nie pozwalają, bo tak jest ukształtowanie zbiornika, tak jest ukształtowanie tamtego terenu i tak on został zaprojektowany. I on sprawdza się, natomiast no, tak jak powiedział tutaj pani dyrektor, zresztą słusznie, przy wsparciu tych polderów zdecydowanie będziemy bezpieczniejsi, natomiast 100% bezpieczności nie osiągniemy nigdy. To jest, ale dążymy. Panie wójcie, ja jestem ciekawa, czy już udało się zakończyć audyty energetyczne. Mowa o tych, którzy zgłosili się do programu wymiany pieców i czy wiadomo, kto się zakwalifikuje? Lista jest już przygotowana, natomiast audyty energetyczne trwają. Ile osób się zgłosiło? Zgłosiło się ponad 100 osób, natomiast 86 jest wstępnie przydzielonych do pozyskania dotacji. Mówimy tutaj o piecach z węgla na gaz, natomiast 30 chyba 4 albo 6 mamy w kolejnej edycji, które są wymiany tam z węglowych na węglowe, tylko jak zupełnie innej jakości. Jak pan ocenia to zainteresowanie? To dużo, mało? Sporo, ponieważ tutaj też jest wymagany wkład własny i no nie wszystkich stać, żeby ten wkład własny mieć. Dlatego ja uważam, że najważniejsza jest systematyczność i rok w rok prowadzić tego typu działania, a po paru latach ten efekt osiągniemy. Nie da się jednym działaniem rozwiązać ten problem. To jest niemożliwe. Poprzez systematyczne działanie. Jeżeli będziemy te działania ponawiać, ten problem się rozwiąże, bo jeżeli byśmy w tym roku wymienili powiedzmy około 150 pieców, my mamy 3200-300 gospodarstw, część już z nich jest gazowe i tak sukcesywnie co rok, no to po 10 latach w zasadzie może by było kilka piecy, które by były nie spełniały jeszcze współczesnych norm. Czy ja rozumiem, czy te audyty jeszcze trwają? Tak, audyty jeszcze trwają. Kiedy koniec? No, sądzę, że końcem czerwca powinny dobiec końca. Powinno się zakończyć te audyty na terenie naszej gminy, bo my jesteśmy w takim szerszym projekcie. No właśnie. Panie wójcie, wiem, że jest szerszy projekt. Bodaj 7 gmin w tym projekcie uczestniczy. Zmieniamy temat. Prawdopodobnie nie będzie dwukadencyjności wstecznej, co oznacza, że może pan kandydować znów na wójta gminy Skrzyszów. No i co? Będzie pan kandydował? Nie wiem, to tutaj jest jeszcze taka decyzja, bo to było takie zamieszanie, troszeczkę człowiek tam dużo myślał na ten temat. No już nie ma zamieszania, już prawie wiadomo, że nie będzie tej dwukadencyjności wstecznej. Można kandydować, droga jest wolna. To chyba to pytanie jest dla mieszkańców bardziej niż dla mnie, bo no decyzja jest poważna. Bardziej na tak, czy bardziej na nie? Znaczy, chciałbym dokończyć dzieła, ponieważ jeszcze tutaj jest sporo do zrobienia, plany mamy, inwestycje są porozpoczynane, projekty są poskładane. Wiele tego jest, to są kilkudziesięciomilionowe inwestycje, które mamy przygotowane. Ale dobrze panu na tym stanowisku. Przede wszystkim to ja sobie cenię współpracę z całą gminą, z mieszkańcami, z radnymi, z sołtysami, z pracownikami, którzy są naprawdę wszyscy zaangażowani. Naprawdę fantastyczni ludzie, tylko ja też, no owszem, ja bym chciał, natomiast muszę też porozmawiać z rodziną, bo ja mam żonę, 3 dzieci i oni też chcą tutaj, no po prostu trzeba to wyważyć. Natomiast... Bo czasu mało jest, dla nich jest? Jest mało, tak. To prawda. Natomiast no, daje to niesamowitą satysfakcję. To jest ogromny zaszczyt być wójtem, reprezentować gminę, ale i odpowiedzialność, bo
wie pani, tak jak nawet dzisiaj. No ja z automatu krawat, marynarka, wszystko, mimo że tam no, jest dość gorąco, ale człowiek chce wszystko, choćby nawet w takiej prozaicznej sprawie, bo przecież jakie to ma znaczenie do tego, co się dzieje. Ale jest to jakiś jeden z mini elemencików, gdzie człowiek no, stara się naprawdę na wysokim poziomie być zawsze na stanowisku. Tak. Panie wójcie, plejada mundurów podczas trzeciego mundurowego dnia dziecka, to już jutro, 3 czerwca na terenie Orlika. A największa atrakcja to? Bojowy wóz opancerzony. To jest taka atrakcja główna, która przyjeżdża. Będzie też w akcji, będzie z komandosami współpracował, z naszymi ochotnikami straży, bo to będzie taki pokaz troszeczkę militarny z, powiedzmy, ratowniczym. Tutaj no, naprawdę wiele służb, jak naliczyliśmy około 15 rodzajów służb, bo organizuje to Komenda Miejska Policji, Gmina Skrzyszów, Ochotnicza Straż Pożarna, znaczy Gminny Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Skrzyszowie, WKU bardzo się mocno zaangażował, Służba Więzienna, nawet Straż Miejska, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, no naprawdę wiele tych służb i to przede wszystkim jest, owszem, no, mundur przyciąga, ale to też chcemy pokazać tą służbę. Nie tylko kobiety, jak się okazuje, dokładnie, bo dzieci także i dokładnie, mężczyzn również. Oczywiście, bo będzie prawdziwa broń, bo niektórzy z tych ludzi służyli jeszcze, no, każdy obywatel wówczas płci męskiej musiał służyć w wojsku, no i ta broń, taka jaka była, plus nowoczesna, będzie oczywiście, bez zostaje amunicji żydziaste, natomiast będzie można to zobaczyć, ale będzie mnóstwo atrakcji dla dzieci, od koni, po traktory, poprzez wszystkie te rodzaje zaczynamy broni. Zaczynamy o 13 na Orliku w Skrzyszowie. I pogoda jest gwarantowana. Pogoda, to tak, jest tak. Dzięki Bogu pogoda jest, będzie fantastyczna, nie będzie ponad 30 stopni, będzie w granicach 20-30 stopni, naprawdę warto przyjść, warto zainteresować dzieci, zobaczyć. Być może ktoś z nich będzie chciał być jakimś mundurowym i poznać tą służbę od środka i służyć tutaj nam wszystkim, bo dzięki temu, że ci ludzie są, my jesteśmy bezpieczni. Dużo informujemy na ten temat, na temat tego, co się będzie działo jutro w Skrzyszowie oraz w całym regionie tarnowskim, bo rzeczywiście tych pikników, festynów z okazji Dnia Dziecka jest bardzo dużo i dobrze, niech się dzieci z rodzicami bawią, bo tego czasu rzeczywiście dla siebie mają coraz mniej. Marcin Kiwior, wójt Skrzyszowa, z nami w piątkowy poranek. Bardzo dziękuję. To krawat można już powoli ściągać. I do usłyszenia. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.